Cześć. Dzisiaj troszkę o sztucznej inteligencji, ale w połączeniu z motoryzacją. Ale zacznijmy od tego, czym jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, z angielskiego artificial intelligence, jest to coś takiego, co to właściwie, no, ciężko to opisać, aczkolwiek jest to inteligencja, ale nie naturalna, tylko sztuczna, jak sama nazwa wskazuje. Po prostu wytwarzana przez jakiś komputer, telefon, jakiś program, coś zapakowanego w metalowe pudełko, w środku jest ten robot i on wymyśla to, co się go zapytamy. No i ostatnimi czasy Elon Musk, właśnie ten Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, który już nie jest, bo wyprzedził go chłop, który prowadzi kompanię Louis Vuitton. Ale właśnie Elon Musk wyprowadził aplikację, która pozwala nam zapytać tą sztuczną inteligencję o różne rzeczy. Zadania z matematyki, informatyki, przepis na dietę, plan treningowy. A ja dzisiaj się spytam, co jest lepsze, BMW czy Audi? Sprawdzimy to? No i oczywiście dam wam odpowiedź. ChatGPT, czyli to coś, gdzie dzisiaj testujemy tą sztuczną inteligencję, jest to nic innego jak pewnego rodzaju algorytm. A ciekawostką jest, że ten algorytm wymyślił też, miał, znaczy on go nie wymyślił, on miał przyczynił się do powstania tego Polak z Kluczborga. Także gratulacje dla Polaka z Kluczborga. Model GPT-3 jest oczywiście, no, dość duży, wiadomo. Ale on ma też niesamowite zdolności do zapamiętywania baz danych. No i on się ich uczy na bieżąco, pogłębia swoją wiedzę, swój umysł, sztuczny umysł. No i właśnie to jest niesamowite w tej sztucznej inteligencji, no i zaraz to sprawdzimy, więc przenieśmy się w stronę komputera. No i dobra, słuchajcie, znajdujemy się już na stronie czatu GPT. To widzicie na ekranie, tu gdzieś, nie wiem, gdzie mam kamerę. I słuchajcie, możemy sobie tutaj różne rzeczy sprawdzić, na przykład ile to 2 plus 2? 2 plus 2 to 4. On czasami odpowiada po angielsku, czasami po polsku, no różnie bywa. Ale na przykład sprawdźmy sobie, kto to jest Lewis Hamilton. Lewis Hamilton to brytyjski kierowca wyścigowy, w którym bierze udział w Formule 1 dla Mercedesa, AMG Petronas Formula 1 Team. Widzicie, on to nam wszystko konkretnie wypisze, jego wszystkie tytuły mistrzowskie. Ja w sumie chyba mogę tak hitoki teraz nagrywać. 10 ciekawostek o koparkach. Czemu nie? No ale dobra. Już wiemy, kim jest Lewis Hamilton. Co to jest motosport? Motosport. O, widzicie? Kompetytywne. Eventy sportowe z pojazdami zmotoryzowanymi. O, nawet wypisuję nam przykłady. Formuła 1 czy NASCAR. MotoGP. Motorcycle Racing, czyli MotoGP. Albo Superbike World Championship. No, teraz to mnie zagięło troszkę, że tak powiem. No ale dobra. To możemy go spytać. 10 ciekawostek o motoryzacji. Ciężko mi się klepie klawiaturę, bo mam tu mikrofon. O. I troszkę lipa jest, ale dobra. O. No nie, no to jest mistrzostwo świata. Pierwszym silnikiem był zaprojektowany w XIX wieku przez francuskiego inżyniera François Isaac Derivaza. Pierwszy silnik spalinowy w 1985 z Karla Benza. Tego od Mercedesa Benza. Serio. Wow. Pierwsze samo jeżdżące auto w 2009 roku. Okej. Okay. Pierwszy samochód latający, aeromobil, w 2014 roku. No i teraz patrzcie. Aeromobil. Jest aeromobil, tak on wygląda. 2013. Okej, okay, no dobra. Może różne dane znalazł. O, chyba, że on to wie. No to już wtedy w ogóle. Szacuneczek. Ale okej. Okay. Jakie kolejne pytanie? BMW czy Audi? Taki troszkę clickbaitowy tytuł.
No jest ciężko powiedzieć, która marka jest lepsza, bo wszystko zależy od naszych preferencji. No i właśnie to, drogi użytkowniku, jest ważne. Nie wyzywaj kogoś, że ma BMW, nie wyzywaj kogoś, że ma Audi, bo każdy samochód jest piękny. Wszystko zależy na osiągi, luksusowość, innowacje. Niektórzy mogą wolić BMW, bo ma jest bardziej sportowe. Agile handling, bo się lepiej prowadzi. Kiedy inni wolą Audi, bo jest bardziej luksusowe. No te nowe samochody to jest praktycznie ten sam poziom, że tak powiem. No. Range of models, SUVy, samochody sportowe. No po prostu ta sztuczna inteligencja nam odpowie na każde pytania. Czy w Polsce są wyścigi? O, tak, w Polsce mamy wiele motosportowych eventów. A ciekawe, czy będzie coś o rajdzie Barburka. Rajd Barburka to jest taki klasyk, ja nie wiem, jak moi znajomi nie mogli wiedzieć, co to jest rajd Barburka. Ale już wiedzą, spokojnie. A co my tu mamy? Polish Hill Climb Championship. Polish Circuit Racing Championship. Tory wyścigowe w Polsce. Szkoda, że nie odpowiada po polsku na takie pytania, ale... Na przykład, jak się go wczoraj pytałem, to... O! Tory wyścigowe w Polsce. Wypisuję. Jak się go wczoraj pytałem o ćwiczenia na mięśnie brzucha, to odpowiedział po polsku. Łyk czarnego napoju. Patrzcie, no to nie są wszystkie, ale wymienił nam parę. Kaczydoły, Kielce, Słomczyn, Pomerania. Ile? Searing, co to? Ciekawe, czy będzie znał istotne postaci z świata motoryzacji w Polsce. Dobra. Kto to jest Kickster TV? No powinien odpowiedzieć, bo z tego co wiem, Kickster jest na przykład w... O kurde, fokus mi kamera. Dobra. Kickster na pewno jest w Wikipedii. Kickstarter. Kickster. Okej, on Kickstartera znalazł. No dobra. Budda TV S13 Nuke. Co to jest? Sprawdźmy, co to jest. O, widzicie? On teraz nie ma informacji, co to jest. Bo... Jest to content na YouTubie. Czyli on jakby tą sferą, że tak powiem, YouTubeową się nie zajmuje. No to całkiem ciekawe w sumie. No i dobra, witam po cięciu. Jak widać, polski język działa, ale nie zawsze. Ale na przykład... Dużo rzeczy sprawdziłem. I niektóre idą po polsku, niektóre nie idą, więc sorry. Mam nadzieję, że ktoś tutaj umie angielski i sobie tam przetłumaczy, bo całe ktoś nie tłumaczy. No bo to dużo czasu by zajęło i troszkę, wiecie, ten materiał byłby troszkę nudny, ale dobra. Co możemy sprawdzić? Polskie marki samochodów. Sprawdźmy to. W Polsce nie ma marki samochodów, no nowość. A co sądzicie o takich pięknych modelach? FSO, jakieś fabryka na żeraniu, coś takiego? O, FSO, tak, mamy to. No. Teraz jestem dumny. Mamy wszystkie marki polskich samochodów. Chyba nam wypisze. Syrena. Ale Syrena była produkowana w FSO. Czy nie? Tak. No dobra. On sobie myśli. No, FSO, zgadzam się. Syrena, zgadzam się. Rubin, zgadzam się. A na przykład San, bo chyba San. Autosan, właśnie, to polska marka. Autosan to polska marka. Tak, Autosan to polska marka, no. Trolibus, autokary, założona w Sanoku. W Europie, no. No właśnie, no. Autosanki tak zwane. Okej. Okay. Teraz może przejdźmy do bardziej rolniczego kontentu. Co to jest Ursus C360
ale nie zwykła 60, tylko 3P wersja Perkins. Okej. Okay. Ja nie mam pytań. Nie mam pytań. To jest zbyt mądre. Tylko czy nadmieni coś, że to jest troszkę inna wersja 60? Nie nadmienił. Szkoda. Ale no dobra. No dużo ludzi o tym nie wie, a co dopiero, znaczy... Kto się interesuje, że tak powiem, ciągnikami, to wie. Okej, okay, sprawdźmy na przykład, możemy sprawdzić. Kto to jest Robert Kubica? Robert Kubica to polski kierowca wyścigowy, który startuje w Formule 1. Urodził się w Krakowie w 1984 roku i od najmłodszych lat interesował się motoryzacją. O, jak ja. No pięknie, całe życie znam Roberta Kubicę. W 2010 roku wygrał swój pierwszy Grand Prix w Formule 1 Kanady. Obecnie jest jednym z najbardziej utytułowanych kierowców w historii polskiej motoryzacji. Zgadzam się. W tym momencie, jak on zaczął już po polsku gadać, to... Lewis Hamilton czy Max Verstappen? Ja polski mu włączyłem. What? Obecnie startuje w barwach Mercedesa, no. Ciężko nie powiedzieć. I teraz patrzcie, wypisał nam jakby... On rozprawkę pisze. Górny paragraf, czyli to tutaj, to jest jakby omówienie ogólne. Tutaj jest pierwszy argument, Lewis Hamilton, drugi argument to jest Max Verstappen. Okej. Okay. No to robi wrażenie. Jak mieć wyświetlenia na YouTubie? Jezu, jak mi słońce teraz przegrzało. Sorka. Jak chcesz mieć więcej, istnieje kilka rzeczy. Zadbaj o jakość swoich filmów. No jakościowo chyba jest petarda, widzowie. No suba nie zostawi za taką jakość. Jeszcze nagrywane gimbalem. Czy w ogóle, to jest takie studio. Tu mam OBS-a, tu mam kamerę, tu mam mikrofon. No musisz stawić suba, łapkę i komentarz, widzu. Koniecznie. Ja to się staram. Staram się. Zachęcaj. No, zachęcam was. Zachęcam. Używaj odpowiednich tagów. Angażuj widzów. Widzowie. A teraz was zaangażuję. 10 najlepszych komentarzy, pytania o motoryzację. Zadam temu OpenAI i nagram z tego odcinek. Więc serdecznie w tym miejscu... Oj, idziemy do bardziej oświetlonego miejsca. Tragedia, oświetlony jestem. Dziękuję za, tak powiem, oglądanie. No i widzimy się już niebawem. Ładna pogoda jest, to może ktoś na zewnętrzu się w końcu zrobi. Na razie.